11 października 1994 roku Wojciech Jaruzelski we wrocławskiej księgarni przy Placu Legionów promuje swoją drugą książkę Stan wojenny. Dlaczego? Jednym z czekających po autograf jest zupełnie spokojny, starszy mężczyzna. Ubrany w jasną koszulę i szary płaszcz. Pali papierosa i wtapia się w tłum. Około godziny 16:30 zbliża się do stolika Jaruzelskiego. Wyjmuje coś z kieszeni i zadaje mu błyskawiczny cios w głowę. Ranny natychmiast trafia do szpitala, a cała Polska żyje pytaniem dlaczego. Szaleniec? Mściciel? Terrorysta? Kim jest nieznany nikomu zamachowiec? Odpowiedź przychodzi szybko. To 65-letni emerytowany rolnik Stanisław Helski. W tym czasie przebywałem w Anglii, byłem u znajomych, oglądałem tą telewizję polonijną, no i widzę w dzienniku jakiś, prawda, dwóch facetów w czapkach milicyjnych prowadzi gościa pod sądem we Wrocławiu na podwalu. Przyglądam się, patrzę, no mój ojciec. Helski po prostu już nie wytrzymał, wie pan, nie wytrzymał. No. Ale mnie tu, powiem, trochę zginęło, no bo ja jestem człowiekiem wierzący i tego rodzaju odwety. Ja zdębiałam, mówię, co to jest? Znam wielu ludzi, którzy chcieliby przyłożyć Jaruzelskiemu kamieniem prosto w głowę, ale jakiś się odważył. Kim więc był człowiek, który się odważył? Szukając odpowiedzi na to pytanie, musimy cofnąć się aż do lat 70. To wtedy tutaj, we wsi Kobyla Głowa, zaczęła się trwająca kilkanaście lat droga, która zaprowadziła go do księgarni przy Placu Legionów. Wraz z rodziną i znajomymi nieżyjącego już dzisiaj Stanisława Helskiego udaliśmy się w podróż jego śladami, próbując zrozumieć, co tak naprawdę wydarzyło się 11 października 1994 roku. Ej, skumaj, na tego serio nie widziałam. Boże, ile gazet. Przez pewien czas, jak byłam nastolatką, no to się lubiłam chwalić tym, że tak, ja jestem Helska, dziadek walnął Jaruzelskiego w głowę, super. Na dziadka jest takie jedno określenie właśnie, polityk. I zawsze z kawą, i zawsze z papierosem. I dym dookoła niego. Marianna i Zuzanna, wnuczki Stanisława Helskiego, odkrywają przed nami schowane na strychu przebogate archiwum pełne dokumentów, gazet, pisanych odręcznie listów. To bezcenny ślad walki politycznej ich dziadka, jak również tragicznej w skutkach historii rodzinnej, która wciąż czeka na sprawiedliwość. Człowiek jest tak strasznie zakotwiczony w przeszłości i tak strasznie potrzebuje, żeby ktoś ci powiedział, że tak, że to jest nasza wina. Zrobiliśmy wam krzywdę bezprawnie i należą wam się przeprosiny. No, wszystko ołówkiem. Stanisław Helski urodził się w 1929 roku w Tereszpolu, w powiecie biłgorajskim. Podczas wojny był żołnierzem batalionów chłopskich i więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Po 3-letniej służbie wojskowej w 1951 roku zajął się rodzinnym majątkiem w Rozdołach na Lubelszczyźnie. Jednocześnie pracował jako urzędnik w Zamościu. Kilka lat później wyjechał do Wrocławia, gdzie zaczął studia prawnicze. W 1972 roku kupił duże, podupadające gospodarstwo i tak trafił wraz z żoną i dwójką dzieci do wsi Kobyla Głowa koło Ząbkowic Śląskich. Zaczynając niemal od zera, bardzo szybko stał się jednym z najbogatszych i najlepszych gospodarzy w regionie. Robert Helski, syn Stanisława, miał wtedy 16 lat. Tu gdzieś leży dyplom za pierwsze miejsce w ogólnokrajowym konkursie hodowli młodego bydła rzeźnego. Nagroda wojewody 25 tysięcy za, prawda, jakieś tam plony przekraczające przeciętność. Tutaj przyjeżdżali ludzie, czy też nawet sąsiedzi z niektórych wiosek, gospodarze, przysyłali tu swoje dzieci, swoich synów na praktyki, na oglądanie tego, w jaki sposób ojciec gospodarzył i co robił. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Niestety czasy Gierkowskiego wziętego na kredyt dobrobytu dobiegły końca. Przyszedł głęboki kryzys i społeczeństwo zaczęło wyraźnie odczuwać jego skutki.
1976 roku cukier był już na kartki i nawet sznurek do snopowiązałek stał się rarytasem. Wieś również biedniała, a sytuacja rolników indywidualnych, do których należał Helski, stawała się coraz trudniejsza. Jerzy Gnieciak, przyjaciel Helskiego z czasów opozycyjnych, był wtedy właścicielem fermy drobiu w Czarnowąsach koło Opola. Wówczas była taka dwutorowa gospodarka prywatna, to byli rolnicy i państwowa, to były spółdzielnie produkcyjne i PGR-y. I rolnicy byli w myśl tej całej doktryny socjalistycznej takim marginesem, który ma zniknąć z pejzażu gospodarczego i politycznego Polski, prawda? Miała się dokonać rewolucja ta socjalistyczna, która polegała na upaństwowieniu całej ziemi, środków produkcji i tak dalej. Chłop nie miał prawa przekazać swojemu dziecku, swojemu synowi gospodarstwa. Decydował o tym naczelnik gminy. Chłop zdawał gospodarstwo na Państwowy Fundusz Ziemi, pracując na nim całe życie i nie miał pewności, że naczelnik przyzna to gospodarstwo jego synowi. I co to znaczy przyzna? Nie przyzna, tylko każe mu je sobie kupić. Do tych czasów chłopi na wsiach w ogóle nie byli ubezpieczeni. Nie mieli ubezpieczenia. Paweł Mazurek poznał Stanisława Helskiego mając 20 kilka lat. Wraz z rodzicami był wtedy właścicielem dużej stadniny koni. Nie było czegoś takiego, że była renta rolnicza. Jak żyłeś, tak żyłeś. Jak cię było stać, to się leczyłeś albo i nie. Jak cię nie było stać, to się nie leczyłeś. Ale dla nas wówczas to było coś normalnego. Myśmy nie znali żadnego innego świata. Myśmy nie wiedzieli, że można żyć inaczej. Myśmy nie wiedzieli, co chcemy więcej, ale wiemy, że wiedzieliśmy, że tak nie chcemy, że nie chcemy tak żyć. Pod koniec lat 70. powszechne niezadowolenie społeczne w Polsce gwałtownie przybrało na sile. Zarówno w miastach, jak i na wsi ludzie oczekiwali zmian, tak gospodarczych, jak i politycznych. Pierwsi zbuntowali się robotnicy na wybrzeżu. W ślad za nimi poszły zakłady i fabryki w całym kraju. Rodziła się Solidarność. Stanisław Helski wraz z sąsiadami, okolicznymi rolnikami, członkami Związku Hodowców Owiec również zaczyna budować polityczne podziemie i szybko staje się w swoim środowisku liderem. Mimo że mieszkaliśmy daleko od siebie, nie było dróg, samochodów, ludzie do siebie nawzajem przyjeżdżali. Spotykaliśmy się tu u nas w domu z różnymi ludźmi i kto, z kim Helski przyjechał do mnie, do nas? W tej chwili nie pamiętam, na pewno był Adam Konopacki, na pewno był Tomek Susłowski. No, zaczęliśmy budować struktury gminne, powiatowe. Zaczęliśmy budować nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i w całej Polsce. Wędrowaliśmy trochę. Adam Konopacki zaprzyjaźnił się ze Stanisławem Helskim, kiedy z powodów politycznych porzucił pracę dziennikarza we Wrocławiu i zajął się hodowlą owiec w sąsiedniej wsi Mąkolno. Próbowaliśmy możliwości nieformalnych wtedy, ale łączenia się w jakieś takie grupy. Taką grupę polityczną już. Tak niewiele żeśmy wiedzieli. Dla nas świat kończył się na GS-ach i sąsiadach. Musieliśmy mieć kogoś takiego, kto nas poprowadzi. I Stasiu Helski, który widział trochę więcej, bardzo zasadniczy, ale zechciał poprowadzić. Tu Stasiu naprawdę odegrał dominującą rolę. Dominującą. Był pomysłodawcą wielu rzeczy, wielu projektów. Ja muszę pisać podanie o ciągnik, o zgrabiacz, prawda, no szkoda, że jeszcze o lemiesze, nie, prawda, o każdą rzecz. Helski był taką osobą, która właśnie pozwoliła nam wszystkim uwierzyć w to, że są rzeczy ważniejsze niż te małe, drobne rzeczy, które nas, z którymi się borykamy na co dzień. On potrafił nas wszystkich przekonać, on potrafił nam otworzyć oczy. Bo był w sposób prosty, prawdziwy, przejrzysty, był bardzo ekspresyjny, jak mówił. Do ich serc potrafił i serc umysłów potrafił przemówić, bo rzeczywiście potrafił. Jeździliśmy wspólnie ze Staszkiem i tam jego tą brygadą do Warszawy, do Poznania, na różnego rodzaju takie centralistyczne, zjednoczeniowe spędy. No widziałem, że to jest człowiek dużej klasy, że to jest człowiek o wielkiej inteligencji, wielkim poczuciu humoru.
używał argumentów. No to jest dla ludzi najważniejsze, jak oni to mieli na co dzień i on tylko to nazwał po imieniu i podkreślił, to ludzie go za to kochali. Za słowami idą czyny. We wrześniu 80 roku Helski zakłada punkt konsultacyjny Chłopskiego Komitetu Inicjatywy Społecznej w Ciepłowodach. We wrześniu, prawda, komitet objawia się jako wojewódzki komitet założycielski społecznej inicjatywy chłopskiej, prawda, dla Wałbrzycha. W grudniu wraz z innymi działaczami spotyka się w Gdańsku z Lechem Wałęsą. Wieś chce mieć swój związek. W styczniu 81 roku do sądu trafia wniosek o zarejestrowanie niezależnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Komunistyczna władza wniosek odrzuca. Kiedy się nagle okazało, że nie możemy zarejestrować tej Solidarności Chłopskiej, doszliśmy do wniosku, no, że trzeba wymóc. Wczoraj o godzinie 11 w salce katechetycznej Kościoła Świętego Józefa w Świdnicy 11 przedstawicieli Solidarności Chłopskiej rozpoczęło głodówkę protestacyjną. Doszliśmy do wniosku, że głodówka, że będzie to takie wymowne, że chłopi, którzy, no, zawsze się mówiło, żywią i bronią, że producenci żywności głodują. Gwarantem naszego statusu społecznego i gwarantem prawnym i ekonomicznym naszych warsztatów pracy może być tylko niezależny Chłopski Związek Zawodowy. Te postulaty wywieszaliśmy, ale nie wiedzieliśmy nawet, do kogo je formułować, do kogo je kierować. To było nieprawdopodobne. Naprawdę ten ruch oddolny był taki, że myśmy chcieli, żeby coś zmienić, my tu mamy swoje postulaty, a do kogo? No właśnie, do kogo? Głodujący są przedstawicielami niezależnej, tworzonej spontanicznie przez samych rolników organizacji chłopskiej, której podstawowym celem będzie obrona interesów i praw właścicieli małych gospodarstw rolnych. To ta sama grupa się zorganizowała. Kościół na pewno bardzo pomógł. I społeczeństwo, i zarówno świdnickie, jak i okoliczne wsie. Stasiu był tam numer jeden. O kilka słów poprosiłem przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Solidarności Chłopskiej w województwie wałbrzyskim, rolnika ze wsi Podlesie, Stanisława Helskiego. Jak długo będzie trwała ta głodówka? Rozpoczęła się druga doba. Druga doba. Jak długo wytrzymamy? Trudno powiedzieć. Rzeczywiście facet miał koncepcję na ruch, na Polskę, na rolnictwo, na gospodarkę. Za cel tego związku uważamy obronę i ochronę interesów indywidualnych producentów rolnych na wsi. Władze potwierdzają przecież w przeszłości, prawda, ba i teraz się zdarza naruszanie tych interesów. Co by nie mówić, ludzie się bali. Myśmy wiedzieli, że jesteśmy tu i teraz. Co będzie za 10 minut, też nikt nie wiedział. Żyliśmy w wielkim strachu. Ci ludzie, którzy byli na zewnątrz, drżeli o nas. Nasi bliscy, oni się bali o mnie, a ja się bałem o nich. Ale żeśmy się zdecydowali. Niepokój strajkujących był uzasadniony. Świadczą o tym chociażby te zdjęcia zrobione z ukrycia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Helski był cały czas na widelcu, cały czas był inwigilowany przez służby. Fakt, te służby zlekceważyły nas, zlekceważyły ten ruch i myśmy po prostu weszli do kościoła i ogłosiliśmy, że my strajkujemy, my chłopi strajkujemy. W kościele świętego Józefa w Świdnicy trwa protest głodowy rolników domagających się rejestracji związków chłopskich. Informacja o rozpoczętym 27 stycznia 1981 roku strajku głodowym błyskawicznie obiega cały kraj. Do Świdnicy ściągają tłumy ludzi i reporterów. Z kamerą przyjeżdża również pracujący wówczas w łódzkiej wytwórni filmów oświatowych Zygmunt Skonieczny. Zdjęcia z głodówki trafią później do jego tryptyku filmowego Chłopski los, którego bohaterem będzie m.in. Stanisław Helski. Żeśmy taką słabiutką ekipę zmontowali, nie ma kamera,
nie wiem, jakieś dwie lampy, starany saj. Poszliśmy tam niewielką liczbą tej taśmy. Wejście do tej sali, no to była taka sobie salka, no dajmy na to 30, może 40 metrów, tylko bez żadnych tych, leżały materace. Z boku leżał właśnie człowiek w dresie. Okazało się, że był to pan Helski. Więc pierwsze pytanie, po co to i po co taka forma? No i tutaj Helski wygłosił, że mówi, to jest protest głodowy. To wy powinniście, wy, znaczy ja jako reprezentant społeczeństwa, martwić o to, a nie oni, o los tej wsi. Mnóstwo chłopów z całej Polski się pozjeżdżało. To był styczeń. Ludzie kochani, było zimno jak jasny gwint. Ci ludzie dawali nam wiarę w to, że ten proces jest słuszny. Bo gdyby tego tłumu, tych naprawdę wielu osób nie było tam, to by nas stamtąd wyciągnięto za szmaty, zabrano i koniec. Popieramy was, bądźcie wytrwali. Oświata, wychowanie, solidarność Oleśnica, solidarność w ziemi śledzkiej, elektrociepłownia Wrocław. Głodujący otrzymują wsparcie z całego kraju. Ich akcja doskonale wpisuje się w zorganizowane protesty rolników, które trwają już na Pomorzu i Podkarpaciu. Strajkują Ustrzyki, Opole, Bydgoszcz czy Inowrocław. Cichy głos naszych braci głodujących już od wielu dni w intencji sprawy chłopskiej w kościele świętego Józefa w Świdnicy nie zdołał przełamać barier. Protest trwa, ale 10 dnia głodówki Paweł Mazurek trafia już do szpitala. Dzień później salę katechetyczną opuszcza ostatnia trójka strajkujących. Stanisław Helski, Jan Bajtek i Stanisław Wieczorek. Zostali odwiezieni do szpitala do Wrocławia i w tym szpitalu dalej kontynuowali tą głodówkę. 14 czy 15 dni. Czujemy się dobrze. Na tyle dobrze, żeby trwać. Aż będziemy mieli związek. Jeżeli nie my, to inni. Tydzień później, w nocy z 18 na 19 lutego w Rzeszowie, a następnego dnia w Ustrzykach, dochodzi do podpisania porozumienia strajkujących rolników z PRL-owską władzą. W marcu Stanisław Helski jest uczestnikiem zjednoczeniowego zjazdu w Poznaniu. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność zostaje prawnie uznany przez władzę i zarejestrowany 12 maja. I z tą chwilą związek nabywa osobowość prawną. Chłopi, Polska marsza! Nadzieja na zmiany gaśnie jednak już 13 grudnia 1981 roku. Stan wojenny delegalizuje całą Solidarność. Stan wojenny na obszarze całego kraju. Tu w ogóle, słuchaj, ołówkiem gdzieś był kawałek i tam było coś o Lechu Wałęsie. O, tu masz. No, a to jest zjedzone przez myszy teraz w ogóle. Wow. No właśnie. I ołówkiem. Dokładnie, i ołówkiem. Listy. Miał przemyślenia na pewno na każdy temat i o każdym, i o tym, co się działo, i co go dotykało. I też dziadek używał charakterystycznego języka, ale no nie wiem, no z dziadkiem od strony mamy chodziłam na ryby, nauczył mnie pływać, przychodziłam do nich na obiady, tak, a tutaj no nie było tak. Na pewno największy wpływ na rodzinę miało to, że mężczyźni w rodzinie, dziadek i mój tato byli doszczętnie pochłonięci walką z władzą. W pierwszych miesiącach stanu wojennego Stanisław Helski kontynuuje swoją działalność w strukturach politycznego podziemia. Publikuje w niezależnych wydawnictwach i wraz z Adamem Konopackim pisze, drukuje i kolportuje ulotki. Staś miał syrenkę Bosto, a myśmy tą syrenką Bosto krążyli po wsiach i rozrzucali tą bibułę. Raz omal nie spowodowaliśmy wypadku, bo ja
wyrzuciłem bibułę, a bibuła wiatr zawiał, bibuła deszczyk rosił. I płachta tej gazety się przykleiła do szyby przed Stasiem, który prowadził samochód. Jak się zaczął stan wojenny, no faktycznie wszyscy byliśmy pod ścisłym, że się tak wyrażę, nadzorem. Ja pamiętam, jak tutaj między bramą a stajniami stanęło trzy takie samochody. Dwa dni. Niby nic nie robili, ale ta presja, to poczucie strachu w nas było straszne. No, szykany były nagminne, ale one były do zniesienia, że tak powiem. Poza tym, że przychodził 3 maja, 1 maja i 3 maja i trzeba mieć było kanapki w kieszeni i zapas papierosów, bo wiadomo, że cię zamkną na ten czas. No. A Stasia stan wojenny dotknął bardzo. Mianowicie władza zafiksowała aferę, że Helski niewłaściwie zagospodarował swoje pole. W momencie, kiedy plan gospodarczy mieliśmy inny, mieliśmy siać rzepak. I to pole, rzeczywiście, to pole zostało zostawione do rekultywacji na wiosnę. Doskonałym ekonomistą był i umiał kalkulować, że nie opłaca mu się niczego już siać, bo późna wiosna, bo to będzie słaby plon, a przygotuje doskonale, nawiezie ziemię i przygotuje doskonale do września. Władza uznała jednak, że Helski pozostawił nieobsiane pole celowo w ramach sprzeciwu wobec stanu wojennego. To wystarczyło, aby sądowo nakazać tak zwane zagospodarowanie zastępcze. Rolnicza spółdzielnia produkcyjna z Piotrowic w asyście ZOMO zajęła sporną ziemię, a kosztami operacji obciążono Helskiego. Kiedy ja na polu zbierałem kamień, naprawiałem meliorację, robiłem drogi dojazdowe, na drugim kawałku pola wjechały traktory ze rolniczej spółdzielni produkcyjnej z Piotrowic i moją robotę niszczyły, zaorały, wysiały wapno, zaorały to wszystko, uprawiły i posiały jęczmień na nasz koszt. To, co wykonała te pieski powiatowe i te od tej Rady Ocalenia Wojskowego i ich miejscowi gminni wykonawcy, to było barbarzyństwo. Usiedliśmy z ojcem przy stole, przeanalizowaliśmy te faktury, które nam przedstawili na koszt tej operacji. Stwierdziliśmy, że jak dopuścimy ten jęczmień do 50-60 cm, powiedzmy sobie, skultywatorujemy to, potraktujemy jak zielony nawóz i jeśli oni to, co na fakturach deklarują, tam zrobili, to jak to zaorzemy, uprawimy, posiejemy rzepak, to jeszcze na tym zarobimy. Taka była różnica ceny między rzepakiem a jęczmieniem. No i ojciec to zaczął robić. Wjechał kultywatorem w pole, przyjechała policja, prokurator, zamknęli faceta, siedzi w więzieniu, oskarżenie, zniszczenie własności społecznej wielkiej wartości. Helski zostaje aresztowany 21 czerwca 1982 roku. Po ciężkim pobiciu w areszcie w Dzierżoniowie podejmuje głodówkę i trafia do szpitala we Wrocławiu. Tak wspominał to w późniejszym wywiadzie radiowym przyjaciel Helskiego, Jan Bajtek. Ja go wtedy z aresztu odbierałem, był facet cały silny, po prostu nie musiał jeździć na samochodzie. Skatowano faceta do imentu. Był tak silny, że jak ja go wiozłem z aresztu, to nie mógł siedzieć w ogóle, tylko w pozycji pionowej, bez oparcia się plecami, bo to było wszystko silne jak śliwka. 14 września Helski, pomimo trwającego procesu karnego, zostaje internowany i uwięziony w KWMO w Wałbrzychu. Po kolejnym pobiciu znowu podejmuje głodówkę. 23 września trafia do zakładu karnego w Grodkowie, gdzie przebywał już wówczas Jerzy Gnieciak. No ja tam siedziałem jako internowany i tam po kilku dniach przewieziono Staszka. Staszek przywieziony, pobity wcześniej,
właśnie przez naczelnika więzienia, który osobiście go katował pałką. Starzek miał popękane plecy, posiniaczone plecy wówczas. Zadzierał koszulę i pokazywał mi te plecy, także widziałem je osobiście, prawda, w krwiakach. I to nie tam w paru, tylko całe krwiaki, całe plecy w krwiakach. Już jak ojciec siedział w więzieniu, dołożono jeszcze dwa następne punkty. Jeden to obrażenie urzędnika państwowego nadzorującego pracę na polu, a drugi zniszczenie dokumentu wagi państwowej, które ojciec nie miał prawa dysponowania, bo prawda, nadzorujący ten brygadzista tą pracę przedstawił mu tą decyzję naczelnika gminy o zagospodarowaniu zastępczym. Ojciec tą decyzję zmiął i kazał mu zjeść. Komisja lekarska więzienia w Grodkowie po kilku dniach uchyla decyzję o internowaniu. Helski ze względu na stan zdrowia zostaje zwolniony do domu. Wciąż jednak toczy się jego proces karny dotyczący nieobsianego pola. Na początku lutego 1983 roku Sąd Wojewódzki w Wałbrzychu nakazuje Helskiemu zwrot kosztów zagospodarowania zastępczego oraz nakłada na niego wysoką grzywnę za dokonane zniszczenia. Konsekwencją tego wyroku jest licytacja majątku Helskiego. Władza ludowa zrobiła licytację na sprzęt u Helskiego. Na sprzęt, na zwierzęta. Jego dorobek całego jego życia, po prostu ktoś doszedł do wniosku, że trzeba mu to wszystko zabrać. Bez prawa, bo sprzętu rolniczego nie wolno było, nawet biorąc pod uwagę ówczesne przepisy, nie wolno było zabrać narzędzia pracy, prawda? Pługi, nowy traktor, brony, kultywatory były narzędziem pracy. To była zbrodnia taka finansowa i kara olbrzymia dla Staszka. Myśmy stawali na głowie, żeby ktoś, kto zechce kupić, czy kupi na tej licytacji za marny grosz, kupi traktor od Helskiego, że mu go natychmiast odda. Druga strona myślała dokładnie tak samo. Po to tylko, żeby to zabrać, żeby go upokorzyć, żeby pokazać, że nic nie znaczy. Właściwie sprawa skończyła się niczym. Upadkiem gospodarstwa. Wydaje się jednak, że dla ówczesnych decydentów to wciąż było za mało. Dlatego decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki zabudowania gospodarskie Helskich zostają uznane za zabytek. A konsekwencje tej decyzji ciążą na rodzinie do dzisiaj. Przyjechał, prawda, pan od konserwatora zabytków i zakazał mi wypasu zwierząt na terenie gospodarstwa, gdzie do niedawna jeszcze w ewidencji było pastwisko i wybieg dla zwierząt. Potem przyjechał następny gościu z nadzoru budowlanego z urzędu gminy i zakazał mi remontu budynków. No i proszę bardzo, budynki są zrujnowane, nie ma. 22 lipca 1983 roku kończy się w Polsce stan wojenny. Helski, pomimo niezliczonych szykan i ciągnącego się wciąż procesu karnego, nie zaprzestaje działalności politycznej. Związuje się z Solidarnością Walczącą, kolportuje ulotki i wspomaga rodziny byłych więźniów politycznych. Niepokornemu rolnikowi władza zadaje więc kolejny cios. Tym razem uderzając w jego syna, Roberta. Robert dostał wezwanie do wojska, a zgodnie z przepisami, prawem ówczesnym, nie mógł iść do wojska, jako że był jedynym żywicielem rodziny. Staszek był osobą schorowaną, a żona przede wszystkim Staszka, czyli matka młodego Helskiego, była chorą osobą. Staszek na znak protestu na swoich wielkich budynkach gospodarczych, na stodole, która tak była z daleka widziana, wypisał takie dwa hasła, które ja pamiętam, prawda? Żegnajcie pola i chaty, zabrali syna w sołdaty. I drugie hasło na innym budynku, a jednak nie dotrzymały słowa generale. Ja nie mówię, że Jaruzelski wydał, tam jest taki Helski i proszę go zniszczyć. Jaruzelski stworzył możliwości działania jego huncie w terenie takie, no, że zrobili to, co zrobili. Zdjęcia haseł z budynków do dzisiaj są w sądowych aktach Helskiego. To nie gdzieś tam wysoko ktoś o tym decydował.
decydowali na dole. Decydowali ci podstawowi działacze, że się tak wyrażę. I to jest najgorsze. To ludzie ludziom to robili. Kropką nad i w sądowej sprawie Helskiego okazuje się amnestia z 1984 roku, na mocy której anuluje się wszystkie przestępstwa dokonane w okresie stanu wojennego. Helski wciąż był w trakcie procesu karnego, który miał szansę wygrać, kiedy z racji wcześniejszego internowania objęto go amnestią dla więźniów politycznych bez orzekania o winie. Jest to jedyny znany mi przypadek w ogóle w Polsce na przestrzeni dziejów, gdzie facet uznany za przestępcę gospodarczego został amnestionowany na mocy amnestii dla więźniów politycznych czy poszkodowanych politycznie. Takie zamknięcie sprawy pozbawiło Helskiego możliwości dochodzenia odszkodowania w procesie cywilnym. Od dobrodziejstwa odwołania nie ma. Także właściwie amnestia posłużyła nie mojemu ojcu, ale posłużyła sprawcom przestępstwa, którym było zagospodarowanie zastępcze, bo to było ewidentne nadużycie. Tymczasem w kraju następuje przełom, który przynoszą rozmowy Okrągłego Stołu. 4 czerwca 1989 roku odbywają się pierwsze częściowo wolne wybory. W lipcu Wojciech Jaruzelski zostaje prezydentem. Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wybrał obywatela w dniu dzisiejszym prezydentem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Czy obywatel wybór ten przyjmuje? Przyjmuję. A pierwszy niekomunistyczny premier Polski, Tadeusz Mazowiecki, wypowiada znamienne słowa: przeszłość odkreślamy grubą kreską. Dla Stanisława Helskiego i jego rodziny przeszłość wciąż jednak pozostaje żywa i determinuje teraźniejszość. Przychodzi rok 89. Staszek jest człowiekiem straszliwie pokrzywdzonym, prawda? I moralnie, a przede wszystkim finansowo. Staszek cierpi nędzę i biedę. Na pewno nie dał się złamać, bo to był przekorny facet, ale coś się stało w jego głowie, w jego sercu, nie wiem. Jednocześnie żona Staszka rozchorowała się, miała nowotwór. Trzeba było ponosić duże koszty, wydatki na leki. Staszek nie miał tych pieniędzy, syn był chory, też nie pracował. Gospodarstwo było zrujnowane. Czułem się odpowiedzialny za niego, bo mnie bolał, bo to, ja traktowałem Staszka jak przyjaciela, prawda? On mnie również. Zacząłem jeździć do Warszawy, bo przecież tam nasi przyjaciele zostali posłami, senatorami. Ja pomyślałem sobie, że ci ludzie teraz, no jaki to problem? Jaki to problem załatwić tak prostą prawnie sprawę jak Staszka sprawę, prawda? Jak zrehabilitować i w sensie finansowym i moralnym takiego człowieka, jakim był Staszek. I wszyscy się wypieli. I nikt nie pomógł Staszkowi, żeby można było mu zrekompensować i te straty, uchylić te wyroki, które miał. Nie, no wszyscy byli zajęci sobą. Ja myślałem, że oszaleję. Po prostu ci ludzie zaczęli nagle mówić jakimś innym językiem, niż wcześniej mówili między nami, bo to byli z nas ludzie, prawda? No po prostu poczuł się oszukany w tym wszystkim, prawda? I myślę, że to ta gorycz narastała. Życzył sobie, że Jaruzelski stanął przed sądem i on może mu wreszcie, nie wiem, tak dosłownie wypluć w twarz te wszystkie rzeczy, które zrobił, a jego osobiście skrzywdził. Helski aż do lat 90. odwoływał się do kolejnych instancji w swojej sprawie. Możliwości prawne zostały jednak wyczerpane. Jednocześnie już w 86 roku skierował do Sejmu wniosek o postawienie Wojciecha Jaruzelskiego przed Trybunałem Stanu. Jako kandydat niezależny startował w wyborach do Senatu. Bez powodzenia. W 92 roku na spotkaniu autorskim wręczył Jaruzelskiemu list, ale nigdy nie doczekał się odpowiedzi. Opiekował się umierającą żoną, a jego syn emigrował za pracą do Anglii. W tym samym czasie ludzie, którzy bezpośrednio przyczynili się do zrujnowania rodziny Helskich, jak wspominał Jan Bajtek, wciąż mieszkali po sąsiedzku i nie poczuwali się do żadnej odpowiedzialności.
Były naczelnik, obecny wójt jest nadal w Ciepłowodach i sekretarz jest dyrektorem szkoły, jednocześnie radnym, członkiem zarządu. Prokurator prawdopodobnie został prokuratorem wojewódzkim, zastępcą prokuratora. Jeden z policjantów chyba jest na ręcie już. Nikt nie pomógł w sprawie oczywistej Staszkowi, w sprawie banalnej z punktu widzenia prawnego, bo każdy miał takie możliwości z tej nowej władzy i nikt Staszkowi nie pomógł. Żona mu umierała, on nie miał pieniędzy na środki przeciwbólowe dla żony. Mając we Wrocławiu takie małe mieszkanko, kawalerkę w centrum miasta, mieszkał w tej kawalerce i chodził do sióstr zakonnych na zupę dla biednych. I tak skończył bohater. Żona mu umarła. A on jej nie mógł pomóc. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. W gminie Ciepłowody byliśmy na takim programie, takiej transmisji. Władze, zespoły ludowe, jakieś takie lekkie tematy. I czekając na tej transmisji, słuchaliśmy wiadomości. Dziennika z naszego radia, z Polskiego Radia. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Podczas podpisywania książki Stan wojenny dlaczego? Generał Wojciech Jaruzelski został ugodzony ogromnym kamieniem w głowę. Na co ówczesny, nie wiem, wójt czy ktoś z władz powiedział, to nasz mieszkaniec, to pani nie wie, tu niedaleko Kobyla Głowa. I użył nazwiska Helski, no bo w radiu było tylko, że H. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 16.30 we wrocławskiej księgarni przy Placu Legionów. 65-letni Stanisław Helski, rolnik z województwa wałbrzyskiego, zbliżył się do generała i uderzył go, mówiąc: długo na to czekałem. Mężczyzna został aresztowany. Był zupełnie spokojny, wiedział, co zrobił, miał pełne rozeznanie, niemalże chełpił się, był zadowolony z tego, co zrobił. Jak powiedziała nam Barbara Jaruzelska, jutro generał będzie operowany. Jego stan nie jest dobry. Ma zapuchniętą, siną twarz, zniszczony dół oka, krwiaki, połamane kości wewnątrz oczodołów, oko przesunięte do przodu. Została uszkodzona ściana kostna zatoki szczękowej lewej i po tej samej stronie oczodu. Dzisiaj lub jutro generał ma zostać poddany zabiegowi chirurgicznemu. Zabić go? Przecież ja nie miałem takiego zamiaru, prawda? A jaki tam miał zamiar? Dobry. Co znaczy? No, żeby sobie przypomniał, co zapomniał. Kiedy cały kraj żyje zamachem, Helski trafia do aresztu. Po 8 dniach zostaje zwolniony za poręczeniem profesora Jerzego Przystawy. Dziennikarka Jolanta Krysowata natychmiast umawia się z Helskim na wywiad radiowy. To była taka drewniana ławka, jej już nie ma, z betonowymi nóżkami wśród krzaków. I siedzieliśmy na tej ławce, z takiej strony budynku, żeby nie było drzwi wyjściowych, żeby nikt nie wylazł na nas. Dużo palił. Jak pan zobaczył Jaruzelskiego, jaki się panu wydawał? Zupełnie butny, pewny siebie i prawda, rzeczywiście to mnie jakoś, no, miałem zamiar inaczej, łagodniej potraktować sprawę. Myślę, to nic nie da, do nich nic nie dotrze po prostu, nic. Krzywdy PRL-u były tak skumulowane w tym człowieku, że jakby nie trzeba już drugiego bohatera, żeby opowiedzieć, czym był PRL, czym był stan wojenny i kim był Jaruzelski. Czego pan ten kamień zawinął w papier? No po prostu dla estetyki, jak powiedziałem, bo kamień z pola, prawda, wziąłem z pola, brudny, na stole leżała serwetka, prawda, czy jakiś papier śniadaniowy, prawda, i zawinąłem, prawda, i położyłem, no cóż, miałem brudny kamień wozić. Gdybym wiedział, gdybyśmy wiedzieli, to pewnie byśmy tam z nim byli, żeby zamanifestować solidarność. Powinienem tam być z nim. Tak jak on nas, jak byliśmy razem w tym kościele, tak też powinienem być z tym Staszkiem, powinienem tam być przy tym Jaruzelskim. Pan oczekuje pewnego zadośćuczynienia. No nie wydaje mi się, żeby, prawda, oświadczenie Jaruzelskiego, że on do mnie pretensji nie ma, wystarczało. On doskonale wie, ja nie mogę tego powiedzieć, że ja nie mam do niego pretensji. Ja nadal mam do niego pretensje.
Ja mu tylko w ten sposób chciałem zwrócić uwagę, że ja mam pretensje, mam sprawy i nie ma drogi sądowej, nie ma drogi prawnej w Polsce, bo się tak zabezpieczyli, prawda, amnestiami, różnymi innymi rzeczami, że ja nie mogę wrócić na drogę prawną. Ale mnie tu, powiem, trochę zginęło, no bo ja jestem człowiekiem wierzącym i tego rodzaju odwety. Jak trzeba być doprowadzony do rozpaczy? Nie można go potępiać. Jak się go pozna, jego życie, jego los, nie można go za to potępić. Nie można. I uważam, że był to akt odwagi. Cisnął w niego kamieniem, który miał wymiar symbolu. To był otaczak z jego pola. Nie chciał go zabić, on chciał przypomnieć mu o swojej krzywdzie. Te wszystkie decyzje, które podejmowano w stosunku do Staszka, lokalne czy sądowe, nie mogły się obyć bez ingerencji towarzysza Jaruzelskiego. Więc on był odpowiedzialny osobiście za to nieszczęście Staszka. Nie był to czyn zdesperowanego człowieka. Był to wyraz tego, co, trawestując Wałęsę, można powiedzieć, nie o takie Polskę walczyliśmy. To nie o to chodziło po prostu. Dlatego Jaruzelski dostał w łeb. Sprawa gospodarstwa, jakiegoś rewanżyzmu czy zemsty, to jest sprawa drugorzędna. A czym się pan różni? Ten Helski, który głodował wtedy zimą w kościele, i ten, który dzisiaj siedzi na tej ławce, właśnie wyszedł z aresztu i czeka na proces, ten, który rzucił kamieniem w Jaruzelskiego. Czym dokładnie się różni niczym, jeden od drugiego? Dokładnie niczym. Niczym, prawda? Ponieważ ja nie... Wtedy pan kamieniem nie rzucał. No w ogóle, prawda, nie trzeba było rzucać kamieniami. Cały czas myślałem, że nie trzeba rzucać kamieniami, prawda? Bo w ogóle można było rzecz rozegrać inaczej, nie stracić owych 15 lat, prawda? To była wielka szansa dla Polski, dla Polaków. Uważam, że był to moment, w którym obaj panowie, i Helski, i Jaruzelski, swoją główną historię mieli za sobą. Jeden był ofiarą, drugi był oprawcą. Oprawca się nie ukorzył i na bezczelnego zarabiał na stanie wojennym, wydając książkę i budując wokół siebie otoczkę męża opatrznościowego, którym przecież nie był. W mojej ocenie to na tą bezczelność zareagował Helski. A że wziął kamień z tego pola, a że go zawinął w serwetkę, a że wybrał miejsce, gdzie był tłum starych komuchów i młodych lewaków, no chciał im wszystkim pokazać, no i pokazał. Tymczasem na wniosek prokuratora Helski zostaje skierowany na badania psychiatryczne do szpitala we Wrocławiu. Jednak dzięki interwencji ekipy programu Sprawa dla reportera oraz protestu klubu Tradycja i Przyszłość, prokurator cofa swój wniosek. Sprawa zamachu kończy się wyrokiem 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Proszę państwa, Wojtek leżał 30 dni czy ileś w szpitalu. Ja wyszedłszy z więzień mnie skierował, leżałem 42 i od tego czasu ani dnia nie pracowałem, jestem inwalidą. Każda kara powinna mieć swój aspekt wychowawczy. Wydaje mi się, że w tym przypadku kara wymierzona panu Helskiemu takiej roli nie spełni. On jest nastawiony na kreowanie się na bohatera, na człowieka, który sam wymierza sprawiedliwość. I nie sądzę, żeby jakakolwiek kara mu wymierzona mogła jego nastawienie zmienić. Biegli psychiatrzy orzekli, że Helski może odpowiadać za swój czyn. Jednak w momencie zadawania ciosu miał znacznie ograniczoną zdolność do kierowania swoim postępowaniem. Zamach polaryzuje społeczeństwo, a ogólnopolskie media nie są skłonne udzielić Helskiemu głosu. Dopiero Jacek Kurski zaprasza go do programu Rozmowy kanciastego stołu, gdzie w roli adwersarza występuje Jerzy Urban. Ja byłego... wypomniałem kamieniem panu Jaruzelskiemu, że zrobił mi krzywdę, kiedy był dyktatorem. Pan mówi, że ja jestem mistrzem słowa, proszę pana. Jeśli pan mówi, że walenie kamieniem w łeb jest sposobem przypominania człowiekowi, że powinien był w pańskiej sprawie inaczej postąpić. Panie redaktorze, nie znalazłem przez szereg lat, przez 5-6 lat innego sposobu, jak pan widzi. Minęło 28 lat. I nadal nie wiem, co o tym sądzić.
z jednej strony cieszyłem się, że Helski może się wypowiedzieć, bo nie miał takiej okazji, nigdzie, tylko w moim programie, publicznie. Z drugiej strony bolało mnie, że w tej rozmowie stoi z góry na w pewnym sensie straconej pozycji. Ale Urban uciekł ze studia w pewnym momencie. Czy Stanisław Helski tak go schlastał tam słowami, że Urban uznał, że będzie się ze studia ewakuował. Pobiegło za nim dwie czy trzy osoby, asystentów, wydawców, żeby jednak program dokończyć i Urban wrócił. Wy chcecie, żeby wam darowano, żeby puszczono w niepamięć, zamknąć sprawę nad stanem wojennym, zamknąć sprawę nad PRL-em. Ja nie chcę i nie my, a natomiast ja powinienem siedzieć. Wszyscy pana, inni powinni sprawa... siedzieć. Powinien siedzieć za usiłowanie zabójstwa. Echo programu i burzliwej debaty nad czynem Helskiego szybko dociera do jego domu w Kobylej Głowie. No może tego nie czytaj na głos, no właśnie, bo to jakieś... Pogruszki. To są pogróżki, tak? Ty pierdolnięty z zawzięty świński ryju. Patrz, oby cię przykręciło. No. Oby cię szlak trafił. Ale to jest bardziej pozytywne. Duże brawa za pobicie Jaruzela. Jeśli teraz tak powiedzieć w ogóle. Powinna przyjść kolej na innych drani. Żeś nie ubił szakala. To ktoś bardzo wiedział. Tutaj wiedział, skąd tu nikt nie ten. Pochodzi. Tu nikt nic nie napisał, tylko narysował dom w płomieniach. No bo to są te pogróżki, o których tata nam zawsze mówił, że tyle ich przychodziło. Nie kwestionuję tego, że po prostu on miał rację, że walczył o swoje. Musiał wyczerpać wszelkie środki, nie? I no jak cię władza uciska, to z nią walczysz. Nigdy go nie odbierałam i tej sytuacji jako takiej czysto po prostu z jednej strony prawa strona, lewa, inna, nie wiem. To jest taka postać ponadczasowa. To, co się stało, było ponadczasowe i to był i rzucenie kamieniem też było ponadczasowe. W ogóle myślę sobie, co za niesamowity człowiek. Kurde, poświęcił całe życie, poświęcił rodzinę i wszystko. Po prostu na walki polityczne i tak dalej. A z drugiej strony myślę, Boże, ja jestem tą rodziną, którą on poświęcił. I to są takie dwie strony tego. Rodzina Helskich była w rozsypce, a krytyka zamachu mieszała się z wyrazami poparcia. Helski wiedział, że ten symboliczny kamień uderzył nie tylko w Jaruzelskiego, ale i w niego samego. Przez kolejne 10 lat żył w wyciszeniu. Zajął się zalesianiem gospodarstwa i szukaniem pomysłu, jak je uratować. 23 lipca 2004 roku, po skomplikowanej operacji, Stanisław Helski zmarł w szpitalu we Wrocławiu. Pogrzeb taki emocjonujący, ale bardzo dużo ludzi do nas podchodziło i mówiło, mieliście wspaniałego dziadka, co za niesamowita postać, bardzo nam przykro. I trochę mnie to tak wypełniło taką dumą, że to jednak nie było wszystko po nic, że ktoś tam wie, zna historię, wie, co się wydarzyło i to nie było na nic. I walka taty i dziadka. Przez kolejne lata spuścizną po ojcu zajmował się Robert Helski, który również był ofiarą represji politycznych. W walce o zadośćuczynienie za doznane krzywdy poświęcił blisko 20 lat. Zwracałem się przecież do wielu organów, zwracałem się do Ministerstwa Sprawiedliwości, do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Ministerstwa Rolnictwa. Cóż, oczekiwałem, że minister sprawiedliwości albo Rzecznik Praw Obywatelskich na mocy ustawy z 91 roku o ustawy dla poszkodowanych politycznie wystąpi w moim imieniu do Sądu Okręgowego w Świdnicy o odszkodowanie za te wszystkie historie, które tu miały miejsce. Dlaczego tak oczekiwałem? No skoro potępiony został stan wojenny i ta cała wrona została nazwana tą grupą zorganizowaną przestępczą, prawda? I ten złe prawo stanu wojennego zostało potępione, a w ostatnim wyrok sądu administracyjnego
w sprawie podtrzymujący to zagospodarowanie zastępcze, analizując ekonomiczne aspekty tej sprawy, podsumował całą tą historię stwierdzeniem, że to i tak nie ma znaczenia, bo był stan wojenny, obowiązywało prawo stanu wojennego i władza miała prawo do wykonania tego, co wykonała. Mało tego, te wszystkie rzeczy, które się tu wydarzyły w Koblej Głowie, dotknęły moją rodzinę, mnie i dotykają do dziś, Rzecznik Praw Obywatelskich nazwał szykanami politycznymi administracji wobec rodziny Helskich. No i co? Wszystko zostało wyjaśnione, tylko nie ma procedury, drogi postępowania. Robert Helski nie doczekał się ani sprawiedliwości, ani odpowiedzi na swoje pytania. Zmarł na zawał serca 28 stycznia 2022 roku. Myślę, że cała rodzina Helskich, a także mój mąż, zapłacili najwyższą cenę za swoją odwagę, za swoją postawę, za nazwijmy to swego rodzaju męstwo, bo zyskali tak naprawdę dobre imię i wspomnienie w pamięci ludzkiej i nic innego. Chyba zawsze będę pełna podziwu, że tato do końca właśnie tak tkwił w tej sprawie i w tej przeszłości i wrócił tutaj. Jestem zdecydowanie pełna podziwu. Tutaj czas się dla nas zatrzymał, po prostu trochę. I tak jak ten stan wojenny tutaj przyszedł i zrobił rozwałkę, tak to jest cały czas i po prostu jest ruiną. Było sporo pomysłów na to miejsce i tak dalej. Zawsze się to jakoś nie udawało niestety. Serce nam się kraja, jak chodzimy tutaj. Wszystko jest w ruinie, budynki, które my pamiętamy z okresów prężnej farmy, gdzie były krowy, gdzie były świnie, maszyny rolnicze. Skakałyśmy na słomę w magazynach z belek. To wszystko już nigdy nie wróci. Tutaj po prostu dla nas już nic nie ma. Oprócz wspomnień. Po śmierci Roberta Helskiego los rodzinnego majątku pozostaje w zawieszeniu. Podobnie jak wszystkie sprawy dotyczące jego ojca. Tym samym konsekwencje szykan politycznych z okresu stanu wojennego stały się niechcianym dziedzictwem obu córek z pierwszego małżeństwa Roberta, syna z kolejnego związku oraz czwórki jego dzieci z trzeciego małżeństwa. Żadna instytucja państwowa do tej pory nie wyraziła zainteresowania pomocą rodzinie Helskich. Stanisław Helski w 2022 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Różnie o Helskim mówiono i pewnie nadal się różnie mówi. Ja uważam, jest takie określenie szaleńcy Boży. Szaleńcy Boży to nie są wariaci. To są ludzie na tyle niekonwencjonalni, że są w stanie zmieniać ten świat. Helski był szaleńcem Bożym. To jest dobre szaleństwo. Szaleństwo, które powoduje zmiany w świecie, w świadomości, w ludziach. Wywołuje dyskusje. Po tylu latach my o tym rozmawiamy. Są młodzi ludzie, którzy myślą, że zawsze był McDonald's, tak? Może obejrzą te historie. Może będą mieli zdanie. Może zupełnie inne niż moje. Przykład Helskiego i ataku kamieniem w miejscu publicznym, w tłumie na Jaruzelskiego, to jest znakomita okazja, żeby sobie tak trochę potrząsnąć głową i powiedzieć, kiedy ja ostatni raz myślałem o takich dylematach.